Po ukończeniu szkoły technicznej pod nazwą Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie w 1930 roku zostałem powołany do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, wówczas pod dowództwem pułkownika Ząbkowskiego. Po ukończeniu podchorążówki artylerii zostałem wytypowany do broni pancernej i wysłany na kurs do Warszawy w Fortach Wolskich przy dowództwie broni pancernej. Po ukończeniu kursu otrzymałem przydział do 1 Dywizjonu Pociągów Pancernych w Legionowie koło Warszawy jako podchorąży rezerwy artylerii w stopniu plutonowego. Po ćwiczeniach 16 września 1931 roku zostałem przeniesiony do rezerwy artylerii w stopniu plutonowego. W końcu roku 1931 otrzymałem pracę w charakterze praktykanta w parowozowni w Białym Stoku, skąd po kilku miesiącach na dalszą praktykę. Zostałem przeniesiony do głównych warsztatów kolejowych w Łapach, gdzie zostałem na dłuższy okres czasu do roku 1937. W Łapach jako praktykant pracowałem w kilku sekcjach warsztatowych w biurze kreślarskim, jako konstruktor mechaniczny, kierownik działu tapicerskiego, później jako kierownik hali wagonowej. Pracowałem społecznie na terenie warsztatów jako instruktor kolejowego przysposobienia wojskowego. Co roku byłem wyzywany na sześciotygodniowe ćwiczenie jako rezerwista do pierwszego pociągu pancernego w Legionowie. 1 stycznia 1933 roku zostałem mianowany podporucznikiem rezerwy, a waz wojskowy dodawał mi bodźca do pracy w organizacjach społecznych paramilitarnych na terenie miasta Łapy. Henryk Ciborowski, burmistrz miasta Łapy, po porozumieniu się z naszelnikiem warsztatów, inżynierem Blumem, powołał mnie do pracy na zewnątrz warsztatów jako komendanta Związku Rezerwistów. Praca była trudna w utrzymaniu dyscypliny i zorganizowaniu chętnych do ćwiczeń wojskowych. Osobiście byłem odpowiedzialny przed władzami powiatowymi za broń, bezpieczeństwo i wyszkolenie. W 1937 roku, dekretem DOKP Wilno, zostałem wyznaczony na kierownika warsztatu mechanicznego w Starosielcach. Wszystkie funkcje społeczne przekazałem najbardziej doświadczonym jednostkom. Na ważne funkcje typowałem władzom odpowiedniego kandydata. W Starosielcach wpadłem w wir pracy zawodowej. Kolejnictwo przygotowywało się na wypadek wojny. Oczywiście o tym nie mówiło się na terenie warsztatów. Starosielce koło Białego Stoku były w pasie przygranicznym Niemiec. Im bliżej wojny, tym bardziej praca była wyczerpująca. Oprócz naprawy, transportów, drezyn kolejowych, samochodów kolejowych, albo nawierzchni torów kolejowych, napływało coraz więcej zamówień czysto wojskowych. Naczelnikiem warsztatów był inżynier Seidel, zastępcą młody inżynier Kasprzyk. Oni decydowali o ilości pracowników wszystkich działów mechanicznych elektrycznych, mostowych i materiałowych. W mechanicznym pracowało około 3000 ludzi, a około 2000 w innych działach. W dziale mechanicznym organizacja pracy należała do mnie: to jest warsztat ślusarski, nawierzchnia torów kolejowych, narzędziownia i własna administracja. Wszystkie te sekcje pracowały dzień i noc. W każdej chwili, gdy zaszła potrzeba, musiałem być natychmiast w warsztacie. W pracy tej miałem bardzo dużą pomoc brygadierów. Odpowiedzialnych za swoje sekcje. Były zamówienia na urządzenia szybkiego montowania torów kolejowych, a także na przyrządy do szybkiego niszczenia istniejących linii torów kolejowych, jak i zamówienia na opakowania ładunków wybuchowych, do wysadzania mostów na torach kolejowych, jak i mostów na drogach polnych ruchu kołowego. W wypadku zamówień militarnych trzeba było mieć dla wykonawców przygotowaną odpowiedź, do czego to lub tamto ma służyć, nie ujawniając prawdy. Na przykład szyna kolejowa z duszami, zgięta i podobna do litery Omega, służąca do szybkiego niszczenia torów kolejowych przy pomocy parowozu, wypadków, wycofania się? Mówiłem, że jest to nowy wynalazek do dźwigów na stacjach granicznych do przestawiania wagonów woskotorowych na szerokotorowe i odwrotnie. Równolegle do prac związanych z warsztatem mechanicznym na zarządzie Deokopy Wilno przygotowywałem samoobronę pracowników i obiektów kolejowych. Utrzymywałem w stanie pogotowia kolejowego, przysposobienia wojskowe na terenie warsztatu do ochrony obiektów, a także systemu alarmowego na wypadek pożarów, nalotów i tym podobne. Mogę stwierdzić, że na miarę naszych możliwości byliśmy zapięci na ostatni guzik. Już w końcu sierpnia 1939 roku było tylko napięcie i oczekiwanie. Wszyscy wiedzieli, że będzie wojna. Młodzież i wszystkie stany narodu polskiego orientowały się, że nastąpi nieunikniony napad zgłodniałego potwora Hitlera albo Stalina. Fragment pochodzi z książki Wacław Jałowik w Piekle wojny na trzech kontynentach. Opracowanie: Krzysztof Drozdowski, Warszawa 2020, Agencja Wydawnicza CB.